Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk, widzimy się w naszym małym studio. No i na warsztat przyjechał Zeiss Batis, który wypożyczyliśmy od Fotoformy, czyli naszego partnera. W ogóle Fotoforma jest świetnym sklepem fotograficznym, wejdźcie sobie na ich stronę. Mamy też przygotowaną ofertę specjalną od nich, kiedy wejdziecie na foto.edweb.pl, tam się zarejestrujecie, możecie zgarnąć specjalną ofertę. Do tego z Fotoformą co miesiąc będziemy robić konkurs na naszej grupie, gdzie będziecie mogli zgarnąć vouchery na 50 zł przy zakupach już od 100 zł, więc myślę, że warto coś takiego zawalczyć i generalnie Fotoforma będzie nam tutaj towarzyszyła przy naszych materiałach. No i doszedłem do wniosku, że wypożyczę od nich ten obiektyw, który jest przede mną, czyli Zeiss Batis 85 mm 1.8. I to jest tak, że ja go wypożyczyłem troszeczkę z melancholii, z tego względu, że pamiętam, kiedy go testowałem już ładnych parę lat temu z drugą A7, którą w sumie kupiłem po tym, kiedy przetestowałem ten obiektyw, ponieważ wypożyczyłem go do testów, poleciałem z nim na wakacje i tak spodobały mi się z niego zdjęcia, że kupiłem wtedy A7. Później po jakimś czasie wzięliśmy rozwód, że tak powiem, ale tak czy inaczej ja nadal uważam, że to jest świetny obiektyw. Dlaczego? Przede wszystkim, może odłożę pudełko, aczkolwiek pudełko też warto zobaczyć. Zobaczcie, że w sumie nie widziałem też tak ładnie zapakowanego obiektywu. Mamy coś takiego, tu jest jeszcze woreczek, ale taką niebieską piankę. W środku znajduje się właśnie ten obiektyw, osobno osłona przeciwsłoneczna. Jest też rozrysowany cały schemat optyczny, więc kiedy kupujecie coś takiego, to od razu Wam się oczy cieszą, że macie taki fajny produkt i tak ładnie zapakowany. Do tego ja uważam, że seria Batis jest chyba najładniej zaprojektowaną serią obiektywów, jaka w ogóle istnieje. Z tego względu, że zobaczcie, w jaki sposób zaprojektowany jest ten obiektyw i w jaki sposób sam korpus obiektywu łączy się z osłoną przeciwsłoneczną. Wygląda to totalnie monolitycznie. Sam obiektyw zrobiony jest też z metalu. Ma dość duży minus, mianowicie ten pierścień, który mamy tutaj, on jest bardzo wygodny, ale z drugiej strony łapie wszelkie kurze, więc doskonale pamiętam, kiedy miałem robić jakieś zdjęcia samemu obiektywowi, to on był cały w paproszkach i wyczyszczenie tego było dość trudne. Natomiast wygląd tego obiektywu jest naprawdę świetny, plus do tego jego wykonanie jest absolutnie na najwyższym poziomie. Sam obiektyw jest metalowy, uszczelniony. Do tego to, co na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, to ten wyświetlacz. To jest wyświetlacz OLED, który zobaczymy zarówno po ciemku, jak i w jasności, który wyświetla przede wszystkim odległość, na jaką wyostrzyliśmy, to szczególnie przy manualnym ostrzeniu, plus do tego, ile mamy głębi ostrości z przodu i ile z tyłu, to znaczy jak płytka czy głęboka jest głębia ostrości. To jest super, kiedy robimy jakieś takie spokojne zdjęcia, bo kiedy używamy autofokusu, nie będzie to aż takie potrzebne. Tak jak mówię, cała ta konstrukcja, sam design, to jak to wygląda, ten znaczek Zeissa też tutaj, to wygląda po prostu świetnie. Obiektyw też nie jest ciężki, nie jest zbyt duży. Też doskonale pamiętam, że kiedy pisałem recenzję tego obiektywu już kilka lat temu, to wtedy w ogóle nie było żadnej 85 do Sony E. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to to, że obiektyw ma autofokus, co dla Zeissa nie jest aż tak oczywiste, z tego względu, że Zeiss głównie specjalizuje się w manualnych szkłach do różnych systemów, ale do Sony E przygotował właśnie obiektyw z autofokusem. Wyposażony też jest w stabilizację optyczną i tak się zastanawiam, czy Sony, kiedy Zeiss go projektował, to czy wiedział, że Sony wprowadzi stabilizację też do swoich korpusów, czy nie wiedział. Natomiast te dwie stabilizacje grają ze sobą. Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że Sony tutaj, czy to sama stabilizacja matrycy, czy to w połączeniu ze stabilizacją obiektywu, ona działa, ale to nie jest jakiś taki majstersztyk na rynku. Olympus, ta stabilizacja w Olympusie działa lepiej, w Canonie też działa lepiej, ale warto ją mieć, lepiej ją mieć niż jej nie mieć. W związku z tą monolityczną konstrukcją też nie znajdziemy przełączników na tym obiektywie, czyli kiedy chcemy włączyć manual focus, robimy to z menu. Kiedy chcemy zmienić przysłonę, nie mamy tutaj tego pierścienia, a kiedy chcemy włączyć czy wyłączyć stabilizację, też nie robimy tego przełącznikiem, a robimy to w menu. Dla wielu osób może to być minus, inne mogą tego jakoś tam specjalnie nie dostrzec. Ja nigdy nie zatęskniłem tutaj za jakimś przełącznikiem, a tak naprawdę warto było się cieszyć wyglądem tego obiektywu. No ale przecież wygląd to nie wszystko.
Z drugiej strony Zeiss słynie też z bardzo dobrej jakości swoich obiektywów. Ja zrobiłem tutaj serię takich przykładowych zdjęć, więc odkładam właśnie ten zestaw, którym dzisiaj fotografowałem. No i przyjrzyjmy się samym zdjęciom. Tutaj mamy akurat przykładowe zdjęcia, to one były robione na bardzo szybko. Chciałem sprawdzić jakość tych zdjęć, no i jak też wygląda rozmycie. Robiłem to głównie na otwartej przysłonie, po to kupujemy taką portretówkę, żeby pracować głównie na tym 1.8 czy 2.0, a nie na 8 czy 16. Zbliżmy się, to jest zdjęcie z A7, R-ki, trójki, F1.8, ISO 200, 1600 na sekundy. Ja tutaj mogę u Ameli liczyć pory na twarzy i rzęsy przy oczach. Generalnie one są idealnie ostre. Nie mam tutaj co do tego żadnych zastrzeżeń. I tutaj jeszcze warto powiedzieć o autofokusie, bo przeczytałem swoją recenzję sprzed tych kilku lat. Ja w A7 dwójce narzekałem na ten autofokus, że on nie działa jakoś super. Tylko teraz po testach na RC trójce myślę, że to aparat A7 dwójka ograniczała ten obiektyw, bo on na nowych korpusach, na RC trójce działa po prostu rewelacyjnie. Śledzi oko, trafia w to oko i nie ma z tym żadnego problemu i ostrzy szybko. Patrzmy na kolejne zdjęcie, znowu F1.8, znowu możemy liczyć pory, możemy liczyć rzęsy. No i kolejne zdjęcie F2.8, tutaj już mamy nieco mniejsze rozmycie, ale ostrość jest idealna. Do tego, kiedy spojrzymy sobie na te nieostrości, ponieważ w obiektywach portretowych tak naprawdę wydaje mi się, że ostrość to jest jedno, ale nieostrości są w dużej części ważniejsze, z tego względu, że to jednak to jest jakaś tam malarskość tego naszego obrazu. I tutaj Zeiss w porównaniu do innych obiektywów, on w ogóle w większości swoich szkieł rysuje zdecydowanie inaczej niż konkurencyjne obiektywy o podobnych parametrach. On rysuje bardziej twardo, ten bokeh nie jest taki pływający, nie jest taki malarski, on jest taki bardziej twardy i w moim przekonaniu to jest coś, co urzekło mnie właśnie w tym obiektywie, dlatego go kiedyś kupiłem. Więc tak to wygląda. Zobaczcie, że ten bokeh, on jest tutaj, nie jest taki, bym powiedział, zakręcony, nie jest okrągły, ale jest dość twardy, jest taki niemiecki, tak to można nazwać. Chyba to jest chyba najlepsze słowo, które go opisuje. Więc on jest dość twardy i jego można lubić, jego można nie lubić. Ja go bardzo polubiłem i tak jak wspomniałem, dlatego zdecydowałem się kiedyś na zakup tego obiektywu. Zobaczmy sobie F4.0. Tutaj też mam włączyłem sobie zakładkę od korekty tego obiektywu. Widzicie, że tutaj nie mam jakichś elementów zastosowanych. OK. F4.0 jest jak najbardziej OK. No i tutaj mamy F5.6, to rozmycie już jest zdecydowanie mniejsze, no ale co do ostrości też tutaj nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń. Patrzymy następnie na dystorsję i tutaj dystorsja trochę występuje. To jest dystorsja poduszkowata, więc kiedy sobie spojrzymy na te linie, szczególnie tu u góry, zresztą u dołu, to mamy taką delikatną poduszkę, aczkolwiek kiedy włączymy ten profil w Lightroomie, to dosłownie sekunda i to zostanie wyprostowane i działa to naprawdę dobrze. Natomiast kiedy byłoby to korygowane na poziomie optycznym, oczywiście byłoby lepiej, ale też ciężko tutaj znajdować jakieś wielkie minusy. Następnie aberracja chromatyczna i doskonale pamiętam, że ten obiektyw nie radził sobie jakoś tam super z tą aberracją chromatyczną. No i rzeczywiście widzimy tutaj przy F1.8 trochę takich zielonych i fioletowych obwódek. Zobaczmy, jak zadziała usunięcie tej aberracji chromatycznej i zastosowanie profilu w Adobe Lightroom. No i tutaj nie zadziałało to jakoś rewelacyjnie. Zobaczmy, jak to będzie działało w manualu, kiedy ja wskażę taki zielony zafarb. OK. Już jest zdecydowanie lepiej. Aczkolwiek znowu, mógłbym oczekiwać, że to zostanie też troszeczkę lepiej skorygowane już na etapie samego robienia zdjęcia. Ale zobaczmy, co się stanie, kiedy ja domknąłem te przysłony do F2.0. I tutaj ten zafarb jest już zdecydowanie mniejszy, aczkolwiek nadal występuje i tutaj występuje zarówno ta taka niebieskawa, jak i taka bordowa ta aberracja chromatyczna. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tym właśnie usunięcie poprzez Lightrooma, tylko ciężko jest to wycelować tym touchpadem. Nie wiem, czy mi się uda. OK, ciężko będzie mi to w tym momencie zrobić. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, wolałbym, żeby to było lepiej korygowane już na etapie
samego projektowania obiektywu, ale f2.8 praktycznie eliminuje ten problem. Zobaczcie, że przy f2.8 ten problem właściwie już nie występuje, tu jest nic nie włączone, zresztą profil też jest wyłączony. No i tej aberracji chromatycznej nie mamy, a przy f1.8 ta aberracja występuje. Więc jeśli macie jakieś takie aberracjogenne, że tak powiem, zdjęcia, no to wtedy zdecydowanie lepiej domknąć te przysłony do wartości f2.8, no i problem znika. OK, patrzymy sobie dalej. No tutaj f5.6. Już w ogóle nie ma tej aberracji. f8 tak samo. I tak dalej, i tak dalej. No i przechodzimy do winietowania. I tu winietowanie też nie jest najmocniejszą stroną tego obiektywu, ponieważ nie będę teraz tego liczył jakoś bardzo dokładnie, ale tak wygląda winieta. Kiedy zobaczymy sobie na składowe RGB, tutaj mamy 76, 77, a w rogu już będziemy mieć 28, czyli to winietowanie jest dość pokaźne. Ale kiedy domykamy przysłonę, f2.0 już jest lepiej, f2.8 już jest zdecydowanie lepiej, f4.0 znowu kolejny bardzo duży krok, f5.6 kolejny duży krok i przy f8.0, a właściwie może przy f11, to winietowanie właściwie zupełnie znika. I teraz pytanie, czy to jest jakiś duży problem? Jeśli to jest szkło typowo portretowe i chcemy fotografować właśnie na f1.8, f2.0, ja mam dużo obiektywów, które winietują, na przykład Hasselbladowa 90 f3.2. Mimo że ona kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, okrutnie winietuje. Ale kiedy ja nią robię portrety, w ogóle mi to nie przeszkadza, bo prócz tego, że mam odcięcie samą płytką głębią ostrości, to jednak to, że ten środek jest jaśniejszy niż brzegi, totalnie mi to nie przeszkadza. Kwestia tego, co chcecie robić. Ja tego nie, jakby, no wiadomo, to jest wada, ale w przypadku obiektywów portretowych często ta winieta nie jest odbierana za wadę. Ja też tego nie odbieram za wadę i tak jak mówię, to nie jest tak, że ja chcę wychwalać teraz pod niebiosa ten obiektyw, ponieważ tak jak Wam pokazałem tutaj w pełni obiektywnie, ma on trochę wad. Trochę winietuje, do tego nie perfekcyjnie koryguje aberracje chromatyczne, ma troszeczkę dystorsji, ale to są takie wady, które są dla mnie poniżej tego, jak on ładnie rysuje, poniżej tego, jak bardzo on jest ostry i jak bardzo fajnie w tym momencie na tych nowszych szkłach, na tych nowszych aparatach działa autofokus. Kosztuje 5000 zł. To jest więcej niż Sony, ale z drugiej strony otrzymujemy coś, co jest zdecydowanie bardziej premium wykonane, coś, co ma bardziej niepowtarzalny obrazek i coś, co urzekło mnie, czyli cała ta otoczka, to i to opakowanie, i ten wygląd, i to licowanie się z tą osłoną przeciwsłoneczną, to rewelacyjne wykonanie, ten ekran OLED, wydaje mi się, że w porównaniu do 85 1.8 Sonego, myślę, że warto za to dopłacić. To jest oczywiście moje zdanie, Wam pozostawiam Wasze zdanie, ja się bardzo polubiłem z tym obiektywem i malutka łezka leciała mi, kiedy go sprzedawałem w Magnolii jednemu z fotografów. Kawał dobrej roboty, tyle ode mnie, widzimy się w kolejnych filmach. Dajcie znać, co chcielibyście, żebym wypożyczył z Fotoformy i przetestował tutaj dla Was w podobny sposób. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!